Mam na imię Adam, dzisiaj będzie następna lekcja kategorii B w kursancie. Super Adam, no to okej. Okay. Przygotuj się. Weszliśmy dopiero do samochodu. Dzisiaj mamy takie dosyć trudne warunki atmosferyczne. Jak widać, opady deszczu. Szyba zaparowana. Więc wszystko będziemy omawiać. Teraz postaraj się zrealizować wszystkie zadania odnośnie przygotowania do jazdy. Poszczególne elementy, kolejność tych elementów. Otóż malutkie te pasy. Gdzieś się musiało zacząć, gdzieś przyciąłeś. Nie. Nie? A, dobra, dobra, jest w porządku. Ty masz taką specyficzną technikę zapinania pasa, Adam. Wiesz o tym? Wiem. Ważne, żeby się nie skręcał. Ważne, żeby się nie skręcał. Dobra, tylko zadaję Ci teraz pytanie. Czy Ty przed założeniem tego pasa masz ustawione fotel, rozumiem, ale czy ustawiłeś lusterka? Tak, lusterka tak. Ustawiłeś lusterka, wsteczne też? Nie do końca. A, wsteczne. No. Tak średnio. No i widzisz, teraz ustawienie... Musisz po pierwsze sobie dobrze ustawić zawsze fotel. Rozumiesz? Fotel. Pierwszy fotel, bo jak przestawiłeś teraz fotel, to też teraz możesz zobaczyć, spójrz sobie w lusterka, czy czasami nie, też nie ma, jakby inaczej nie widzisz. Jest dobrze. Jest okej, okay, tak? Czyli... No to jest trochę... Dałoby się coś tu przetrzeć? No oczywiście, że przetrzemy to za sekundkę. Mhm. Bo chodzi o to, żeby właśnie, żebyś miał widoczność dobrą, tak? A jest teraz duża wilgotność, więc dlatego zaparowało. I jak teraz sobie poradzić, powiedzmy, na egzaminie, jakby była taka sytuacja, prawda? O, wycieraczki musimy włączyć przednią i tylnią, bo nic nie będę widział. Tak, tak, Adam, tylko chodzi o to, żebyś tak, po pierwsze chciałbym, żebyś teraz... Tak? Jak odpalisz silnik, to włączymy klimatyzację, wiesz? Mhm, żeby szybciej by nam nie... No i to by było fajnie, żebyśmy to teraz zrobili. Generalnie mamy tak, lusterko mamy przetarte, szyby sobie przetarłeś, tak? Tak. I teraz tak, zobacz... Jeszcze tylko sprawdzę, przydałoby się trochę jeszcze do przodu. Ale musisz sobie zawsze dobrze naprawdę ustawić, dobrze sobie zawsze ustawić fotel, dopiero, a dopiero później ustawiaj sobie resztę. Jest wszystko okej. Okay. Dobra, weź, możesz opuść na chwilę szybę. Mhm. Opuść, nie, nie, na dół. I teraz zaj do góry. Widzisz? Już mamy lepszą widoczność. O. Taki patent na szybko. To może drugą to też, pewnie. Próbuj. Na dół, na dół, na dół, Adam. Na dół, na dół. Tam, tutaj? Na dół, na dół. Aha. Tutaj. Dobra. Tak, już mamy lepszą widoczność, tak? Lepszą. No okej. Okay. Przemyśl wszystko, czy jesteś gotowy, przygotowany. Jak jesteś gotowy, to będziemy... No nie wiem, czy te wycieraczki nie za szybko chodzą. Wiesz, co fajnie by było? Bo zobacz, mamy... o, nie widać teraz jak kamerą, ale mamy zaparowany... Zaparowaną mamy tylną szybę, słaba widoczność, no, prawda? No, no. To proszę Cię, żebyś wcisnął tutaj, tak? I teraz mamy ogrzewanie tej tylnej szyby. I za chwilę, dosłownie za sekundkę, ona odparuje. Jak jesteś gotowy, będziemy ruszać, nie chcemy, żeby za długo stał samochód odpalonym silnikiem. No, szkoda, szkoda paliwa. Nie wolno nawet, tak. Wiesz, więc jak tylko odpaliliśmy, włączyła się klimatyzacja, mamy nawiew, możemy ruszać. Mhm. Okej. Okay. Dobra. Jedziemy w lewo, więc Adam tak. Tylko tutaj. Nie, 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 nie. Przesadziłeś. Trochę. Uderzyli w słupek. No tak. Wstecznym. Ale coś musisz z kierownicą zrobić, Adam. No, no jest, na prost. Ale nie możesz na prost, bo nie wywiniemy się później. Czyli... Nie, nie w tą stronę. Aha, no tak, na prost. Szybciej łapkami, kręć. Adam. No. Musisz szybciej rękami kręcić, proszę cię. Tak, uważaj, bo z tyłu mamy samochód. Mam. Z tyłu mamy samochód. Teraz maksymalnie w... Ale bieg, bieg, Adam. No, jedynka. No to skup się, bo... O, teraz omijamy, widzisz? Ale, dobra, jedziemy, patrz do przodu. Widzę? No i kręć. Dobra. Taki na początku już slalom gigant. Slalom gigant, ale jakbyś... Adam, proszę Cię tylko o to, żebyś był bardziej samodzielny. Czyli Ty powinieneś widzieć ten słupek, w który wjeżdżałeś, a ja musiałem hamować za Ciebie, rozumiesz? No.
że w takiej sytuacji chciałbym, żebyś sam to, żeby się sam zorientował, że jednak jest coś nie tak i zareagował. Bo to pierwszy nasz wyjazd dzisiaj od razu z parkingu. Dobrze, poproszę, pojedziemy w lewo. Ale Adam, nic nie widzisz. Nie. Nie możesz tak zrobić. Patrzyłem. Nie patrzyłeś. No, dobra, niech ci będzie. Nie patrzyłeś. No niech mi będzie, tylko po prostu jak dojeżdżałeś, weź cofnij kawałek. Cofnij, no, bo nie mam nikogo. Ten trochę zasłania. No trochę? Zobacz. Trochę całkiem. No nic nie widać, zobacz. No. Widzisz? Nic nie widać. No, ty nie w tym momencie jedź dalej, pomalutku. Musisz się zatrzymać. Stopniowo. O właśnie. Wychyl się. No. I pomalutku dalej podjeżdżaj. No ale podjeżdżaj pomalutku, a nie tak. O właśnie. Teraz widzę, że mocno. O i teraz dopiero możesz. Nie możesz tak jechać jakby płynnie cały czas, tak? Jak nie widzisz. Dobrze? No, stopniowo. Dobrze. W lewo poproszę. Adam, to nie jest w lewo. Dobra. Jesteśmy na jedynce. Dobra. Gotowy? No za tym. No to. Ale zgasło. Musisz za szybko sprzęgło puszczasz, tradycyjnie. Tak. Sprzęgło dociśnij, bo nie zapalisz. Jest. No to teraz. No to musimy wycofać. Kluczyk. Mhm. Wycofamy. Teraz, jeszcze raz. I teraz. O. Jak możesz, startuj. Tylko nie puszczaj szybko sprzęgło. Adam, w lewo. I w lewo. Teraz mamy górną strzałkę i dolną strzałkę. I proszę cię, żebyśmy pojechali dolną strzałką w lewo, dobrze? Górną strzałką, tak? Dolną strzałką. Adam, chciałbym, żebyś spojrzał, co się dzieje z tyłu. Nie bezpośrednio, no, ale lusterko masz. No, może podjechać trochę. No już będziemy ruszać normalnie. No. Dobrze, może być. Tylko końcówka sprzęgła za szybko. I teraz nie patrz na biegi. I proszę cię, jedziemy. Tylko właśnie tutaj. No tam, tylko właśnie. Tutaj. Tylko kierunkowskaz za późno. Tak. Kierunkowskaz, Adam, dałeś za późno, bo ty, jak tylko wystartowałeś, powinieneś dać po prostu kierunkowskaz. Wiesz? Okej. Okay. Ale fajnie, że zmieniasz biegi i nie patrzysz na te biegi, bo to wcześniej już mówiliśmy o tym, że tylko przeszkadza i odrywasz wzrok od tego, co powinieneś, czyli jezdnia, lusterko, czyli nie musimy patrzeć na dźwignię zmiany biegów, tylko to, co się dzieje z przodu. No właśnie. Widzisz, że jest światło czerwone? Widzę, troszeczkę to hamujemy. No właśnie. Nie. Wystarczy nogę z gazu. Nogę z gazu, już jest hamowanie silnikiem. Nie kombinuj. I teraz tak, a teraz hamulec i dopiero sprzęgło. Adam, nie za późno. Jest sprzęgło. No dobra. Dobra. Z czwórki nie będziemy startować. No na pewno nie, dobrze. Nie patrz na biegi, Adam, uzgodniliśmy. Okay. Co mamy zrobić? Lewo, czyli tu. Ale tu. Adam, daj kierunkowskaz, proszę cię. No. Nie w tą, w lewo. To na skrzyżowanie z sygnalizacją poproszę w prawo. Adam, jak to jest w prawo? Dzisiaj jakiś problem nam wychodzi z kierunkami jazdy. Ja ci mówię w lewo, ty dajesz w prawo kierunkowskaz. Jak ja w prawo, to ty w lewo, zauważyłeś? No.